Miej ostrożny krok i czujny wzrok. Idzie Andy, patrz uważnie. Ten wesoły gość szykuje coś, co przekracza wyobraźnię. Yeah. Ja jestem Andy, wszyscy mnie tu znają. I gdy mogą, to unikają. Ja jestem Andy, ktoś mnie nie zna może. Wszyscy znają go aż za dobrze. Na 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 na. Ach, ten Andy. Impreza u Jervisa. Koniecznie przyjdź, Craig. Sobotni wieczór przejdzie do historii. Ha! Mam nadzieję, że razem zatańczymy. Cóż... Jervis? I taniec? Co to jest? Bardzo serdecznie zapraszam na wyjątkowy wieczór towarzyski w domu Jervisa Coltrane'a. Temat: kowboje. Jervis zostanie towarzyskim kowbojem. Będzie niezły ubaw. O nie, pana nie mam zamiaru tam zapraszać. Powinniście wiedzieć, że to będzie najlepsza impreza roku. Ach tak, to będziecie, no wiesz, robić coś super specjalnego? Tak, bawić się w kółko graniaste. Och, z przyjemnością z tobą zatańczę, Jervis. To super! Właśnie opracowałem nowy taneczny krok. Jestem szatanem na parkiecie. Co z tobą, Larkin? Zazdrosny? Zazdrosny? Ja? Nie wiem, co to słowo znaczy. Dobra, plan jest taki. Jeśli nikt nie pójdzie na imprezę Jervisa, Lori też tam nie pójdzie. A jeśli tam nie pójdzie, Jervis nie będzie mógł jej podrywać. Nikt się tam nie wybierze, jeśli zrobię z niego totalnego głupka, nie? Co nie powinno być trudne. Danny, torebka. Cześć, Lee. Mam nadzieję, że zobaczymy się w sobotę. To będzie naprawdę niezła jazda. Czekaj, to nie jest mój rower. To pewnie był twój pomysł. Powinieneś się wstydzić. Do zobaczenia. Planuję coś wystrzałowego. Rozdał tyle zaproszeń, że ktoś na pewno się pojawi. Nie pojawią, jeśli zobaczą to, co przygotowałem. O, już tu jest. Tam, to on ma dziś swoje święto. Witam, witam pana Jervisa. Czy chce pan porobić zwierzątka z balonów? Zrób żyrafę. Zrobię z balonów wszystko, czego zażyczysz sobie ty i twoi znajomi. Wynająłeś klauna? Co za głupek. Mówiłem wam już, jaka wrażliwa jest moja siostra? Nie, nie wynająłem tego głupiego klauna. Przecież nie jestem już dzieckiem. Hej, słuchaj, masz szczęście, że ci nie przyłożę, bo jestem profesjonalistą. Ale jak dorwę tego smarkacza, który mnie w to wrobił... Nie, zaczekajcie, proszę, musicie mi uwierzyć, to nie jest ta rozrywka. Dobra, a co będzie? Wynajmę mechanicznego byka. Tak, tak, dokładnie. Może być fajnie. Dobra, ja przyjdę, Jervis. Brzmi interesująco. Szkoda, że cię tam nie będzie.
Cześć, Lori. Szykujesz się na imprezę? No jasne. Nie mogę się doczekać. Dobra, może nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale dzięki najnudniejszemu instrumentowi muzycznemu świata, który zostawiłem w naszej sali, wszystko się zmieni. Dobrze, że jesteś, Jervis. Zostawiłeś w sali swój akordeon i nuty. To nie moje. Ale tu są twoje inicjały. To chyba należy do kogoś innego. Ale tam są twoje inicjały. Ale ja nie gram na akordeonie. Nie zapomnij o swoich nutach. Wybrałeś bardzo trudny i trochę przydługi kawałek. Powodzenia na recitalu. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest moje. Zagrasz gościom na przyjęciu? Super, to się dopiero nazywa rozrywka. To beznadziejny instrument. Nie wykańcza imprez. Nie, załatwiłem wam super DJ-a. Jest najlepszy w mieście. To naprawdę odlotowy facet. Ja przyjdę na pewno, na pewno. Super. O tak, to będzie naprawdę szalona impreza. Pora wykręcić porządny numer. Przepraszam. Zrobię ci catering. Przygotuję dużo potraw z podrobów. Przyrządzę nawet móżdżek w galarecie. Oj, nie będę jadł już podrobów. Kurczę, wygląda na to, że przyjdą tylko, jeśli im zapłacisz. Hej, dzięki, Larkin. Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Posłuchajcie! Wszyscy wiecie, że mój tata ma sklep z elektronicznym sprzętem, prawda? Strasznie zdziera! Na mojej imprezie urządzę loterię ze wspaniałą główną nagrodą. Ale żeby ją wygrać, musicie przyjść. No, to rozumiem. Ja na pewno przyjdę. Cóż, wygląda na to, że pomimo twoich wysiłków ta impreza jednak się odbędzie. Czasem za dużo gadam. Czy jest coś, o czym nie wiem, partnerze? Zabieraj swoje brudne łapska od mojego kapelusza. Naprawdę idziesz na imprezę Jervisa? Ja bym tam nie poszedł. Wiem, że to przygłup, ale ta nagroda jest ze sklepu jego taty. Muszę iść. Mówiłem wam, jaka bezinteresowna jest moja siostra? Suzy mówiła, że Betty powiedziała, że Tyrese mówił, że widział, jak tata Jervisa wnosił do domu plazmowy telewizor. Cóż, miałem nikomu nie mówić, ale... Nie było już mechanicznych byków, tylko statek kosmiczny, więc Jervis zmienił temat na kosmici. To wygląda na jeden z twoich numerów. Rób co chcesz, tylko nie przychodź do mnie z płaczem, jeśli okaże się, że jesteś jedyną kowbojką na tej planecie. Zobaczymy, co Terry na to powie. Cześć, Terry. Czy założyłaś kostium kowbojski? Tak. Tak? Muszę ci to przyznać, Andy. Ten pomysł z rozesłaniem nowych zaproszeń jest naprawdę genialny. Nie na darmo nazywają mnie mistrzem numerantów. Jak to zrobiłaś? Nie było cię kilka sekund. Gdybyś prowadził życie towarzyskie, to byś wiedział. Na razie patałachy. O czym ona mówi? Ja jestem bardzo towarzyski. I jeśli nie powstrzymałem imprezy Jervisa, to mam moralny obowiązek spróbować ją zepsuć. Chodź, Danny, zobaczmy, co wyniknie z naszego żartu. Witam was! Zaraz, o co chodzi z tą blachą? Kowboje nie nosili blachy. To nie moje, ja... Hej!
Ej, nie próbujcie mi zepsuć imprezy! Jervis? Do kogo mówisz? Lori! Co z ciebie za kosmita, Jervis? Głupkowaty! Cicho bądź! Słucham? Powiedziałem ci, bo... Właśnie tak, jestem szeryfem z odległej galaktyki, rozumiesz? To całkiem interesujący pomysł. To będzie najlepsza impreza na świecie. Żeby wziąć udział w loterii, napiszcie swoje imię na kartce i wrzućcie ją do kuli. A nie mówiłam, to plazmowy telewizor. Hej, stary, jak tam, grasz trochę? No cóż, trochę czasem gram w brydża, czasem w pokera. Nie, mówię o graniu muzy, bracie. No niestety nie. Nigdy nie grałem na żadnym instrumencie. I co teraz? Halo, policja? Tak, chciałbym zgłosić zakłócanie porządku. Zostało złożone doniesienie o zakłóceniu ciszy nocnej. Jest lepiej niż myślałem. Rozgoni całą imprezę. Oto długie ramię sprawiedliwości. Spokojnie. Mój następny numer pokaże Lori, że Jervis to cienias. Chodźmy. Ej, wygląda znajomo. O, kogo my tu mamy? Imprezowicz! Czy my się znamy? Tak. Dzięki tobie i temu smarkaczowi nie zostałem klaunem na tym przyjęciu i wyrzucili mnie z agencji klaunów. Dlatego teraz muszę robić to. Tu są skrzydełka. Fa, kwa. To będzie $200. Nie zamawiałem skrzydełek za $200! Co to ma być? Czy to jakiś głupawy żart? Nie pójdę stąd, dopóki nie dostanę kasy. Skrzydełka? Uwielbiam je! I dlatego je zamówiłem. Mogę zapłacić kartą? A może przyłączysz się do zabawy? Nie jest przebrany za kosmitę. Może być dostawcą skrzydełek z Saturna. No cóż, to już moja ostatnia dostawa. A więc masz już prawo jazdy, tak? Już pora. Nareszcie, chodźmy do domu. Nie, pora rozwalić to głupie przyjęcie. Powiedziałeś, że nigdy byś tam nie poszedł. Moje zewnętrzne żarty nie wypaliły, dlatego muszę wkroczyć do akcji. Chodź, kotku, nie wolno ci wychodzić na zewnątrz. Wiesz już, jak wejdziemy? Tak, drogi Watsonie, mam pewien pomysł. O, sos ze skrzydełek dostał mi się do oka. Słuchaj, wyczyściłem to najlepiej, jak mogłem. Halo, czy może pan przekazać szeryfowi Rogi 5x22 i 6, dziękuję? Dziękuję. Powiedz mi, co to właściwie znaczy, Andy? Nie wiem. 5x22 i 6. Hipisi w basenie burmistrza. Haha! Poszło jak z płatka. Plan, że mucha nie siada. Czuję, że z tymi muchami to tylko kwestia czasu. O, będziemy tak śmierdzieć tygodniami. Nie możemy dać się złapać. Musimy wmieszać się w tłum. O! Andy, a co to ma być? To pewnie nowy taneczny krok Jervisa. Powinien zaskarżyć wynalazcę. Ile oni tutaj mają tych plazmowych telewizorów? Chwileczkę. Tak, właśnie myślałem o tym. A,
Co? Danny, mam pomysł. Zajmij tatę Jervisa. Tak jest, partnerze. Kurczę, chciałbym kupić sobie telewizor, ale nie wiem, z kim mam porozmawiać. Cóż, mały pachnący sosem przyjacielu, trafiłeś na odpowiednią osobę. Pora ożywić towarzystwo. Hej, Jervis, pokaż swoje kroki. I już się robi. Nieźle, tylko 147 rad po 47 dolców, a plazmowy telewizor będzie mój. Skoro o telewizorze mowa, podmieńmy nagrodę. No chodźcie, przyjęcie jest w salonie. Już wiem, może w coś teraz pogramy? No jasne, może pogramy w loterię, co? Czy mówiłem, jaka moja siostra jest subtelna? Więcej cierpliwości, proszę. Musimy trochę poczekać. Może byśmy teraz zagrali w butelkę? To jest zapał! Chodźcie, idziemy do salonu. O, to aluminium wygląda znajomo. Jeśli mu się wydaje, że pocałuje Lori, to grubo się myli. Chodźmy. Hej, to twój kot? Twój tata mówił, że nie wolno mu wychodzić. Ojej! Wracaj, maleńka! Teraz przyszła pora na numer Pocałuję dzisiaj Lori. A dla większej pewności... Kicia! Kicia! Ja mam po prostu magnetyczny urok. Nie! Nie całuj go! Całuj mnie! To ty? To ty? To ty? Wiem, że jest głupi i męczący, ale jest moim bratem i wolno go bić tylko członkom rodziny. Czy mówiłem wam, jak bardzo kocham moją siostrę? Jeśli nie wylosujesz tego telewizora, to znaczy głównej nagrody, to wychodzimy. Wychodzimy. Dobra, dobra, nie idźcie. Zwycięzcą jest Lori. Ej, nie powinieneś najpierw losować? Tak, racja. Przepraszam. Zwycięzcą jest... O, Lori. Aha, dziękuję. Dziękuję. To interesujące. I to dlatego zmarnowaliśmy nasz cenny sobotni wieczór? Ale to nie jest główna nagroda. Andy! Rachunek, proszę. Jervis, czy to nie jest główna nagroda w loterii? Tak, słuchajcie. To jest prawdziwa nagroda. Myślałam, że gorzej już być nie może. Idziemy, chodźmy. Ale ten rodzinny portret wisiał w sklepie mojego taty. Idźcie, idźcie.
Dzięki, Jervis. Było bardzo miło. O, cześć, Bobo. Nie martw się, nie będę cię bił. Mam lepsze sposoby na zemstę. Może podwiozę cię do domu? O, to bardzo miłe. I nazywam się Bond. Zaraz, ona powinna zostać ze mną. Nie, powinna zostać ze mną. Nie wiem, co ona widzi w tym klaunie.